drugi i ostatni odcinek, gdzie czytam odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oni odpowiadają na najczęściej zadawane pytania dotyczące świadczenia wspierającego. Czy poziom potrzeby wsparcia można ustalać tylko osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności? Nie. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany osobom niepełnosprawnym wymagającym wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu. Prawo do złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia jest niezależne od stopnia niepełnosprawności. A tak na marginesie przygotuję odcinek, gdzie będziecie mogli sobie tak mniej więcej sami wyliczyć punkty, ile macie na podstawie formularzy. Następne pytanie. Ocena poziomu potrzeby wsparcia ma być dokonywana przez zespoły wojewódzkie. Jak mam na nią dojechać z osobą, która prawie nie opuszcza domu? Nowe rozwiązanie zakłada przeprowadzenie oceny przez zespół ustalający poziom potrzeby wsparcia w miejscu pobytu zainteresowanej osoby niepełnosprawnej. Na jej wniosek ocena będzie dokonana też w miejscu zaproponowanym przez zespół wojewódzki. Potrzeba wsparcia będzie ustalana na jakiś czas czy bezterminowo, nie dłużej jednak niż 7 lat. Po co ustalać poziom potrzeby wsparcia? Dlaczego nie można skorzystać z zapisów orzeczeń, które wydano do tej pory? No, to jest bardzo częste pytanie. Odpowiedź brzmi: dotychczasowe orzeczenia są w dużym stopniu wydawane w oparciu o dokumentację medyczną. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany na podstawie bardziej precyzyjnych kryteriów oceny związanych z funkcjonowaniem osoby. Czy ustalenie poziomu potrzeby wsparcia będzie obowiązkowe dla wszystkich? Ustalanie osoby niepełnosprawnej poziomu potrzeby wsparcia nie będzie obowiązkowe. Osoby niepełnosprawne będą same decydować, czy chcą uzyskać ocenę oraz o sposobie jej wykorzystania. O, i to jest dobre pytanko. Teraz, czy nowe komisje będą miały prawo przy okazji, w cudzysłowie, uzdrawiać, czyli odbierać lub obniżać posiadane stopnie niepełnosprawności? Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia nie jest związane z koniecznością uzyskania nowego lub zmiany posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu. W czasie wykonywania oceny potrzeby poziomu wsparcia nie będzie dokonywana również żadna weryfikacja posiadanego orzeczenia. Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia będzie dokonywana odrębną od orzeczenia decyzją, dla której funkcjonować będzie stosowna procedura zgłaszania zastrzeżeń co do jej wyniku, w tym prawo do jej weryfikacji przez sąd. Na czym będzie polegać ustalenie poziomu potrzeby wsparcia? Czyli to, co gdzieś będziemy meldować na komisję, albo we WZON-ie, albo oni do nas przyjadą, albo w wyznaczonym miejscu. Odpowiedź. Ustalenie osoby niepełnosprawnej poziomu potrzeby wsparcia będzie polegało na ocenie przez zespoły niezbędnego zakresu wsparcia osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia, zwiększenia lub utrzymania niezależności osoby niepełnosprawnej w związku z brakiem lub utratą autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej. Wymagane jest wsparcie jednej lub więcej osób albo technologii wspomagających funkcjonowaniu osoby w określonych obszarach życia. To bardzo ważna definicja. Ocena poziomu potrzeby wsparcia będzie dokonywana przez specjalne zespoły składające się ze specjalistów odpowiednio przygotowanych do jej wykonywania. Ocena będzie dokonywana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub na jej wniosek w miejscu zorganizowanym przez zespół oceniający. Ocena będzie uwzględniała każdy aspekt funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, w tym wpływ konieczności stosowania technologii wspierających na jej funkcjonowanie czy sposobu radzenia sobie z jej zachowaniami. Omówimy sobie 32 punkty są analizowane i najwięcej punktowanych 25 biorą do punktacji. Dalej. O, ważne. Czy komornik może zająć świadczenie wspierające? Świadczenie wspierające nie podlega egzekucji. Komornik nie może więc zająć tych środków pieniężnych. Czy do wniosku o świadczenie wspierające trzeba załączyć decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia? Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji ustalającej poziom
potrzeby wsparcia wydanej przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wszystkie dane, które się w niej znajdują, ZUS samodzielnie pozyska z elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o świadczenie wspierające? Wyłącznie w formie elektronicznej, platformą PUE-ZUS, portal informacyjno-usługowy Empatia, bankowość elektroniczną. No ja jeszcze na początku stycznia wysłałem drogą, no, pocztą tradycyjną. Jeżeli nie skorzystam z prawa do świadczenia wspierającego, czy mój opiekun będzie mógł nadal, to jest po 1 stycznia 2024, pobierać świadczenie pielęgnacyjne, które nabył wcześniej na starych zasadach? Odpowiedź. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnościami nie skorzysta z prawa do własnego świadczenia wspierającego, to jej opiekun otrzymujący dotychczas świadczenie pielęgnacyjne, które nabył przed 1 stycznia 2024, zachowa prawa nabyte do otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego, będzie mógł je dalej pobierać na starych warunkach obowiązujących do 31 grudnia 2023 do końca okresu, na który świadczenie zostało mu przyznane, a także kontynuować pobieranie tego świadczenia w przypadku uzyskania przez osobę niepełnosprawną kolejnego orzeczenia, o ile te warunki w dalszym ciągu będą spełnione do jego pobierania. Czy po uzyskaniu w decyzji liczby punktów uprawniającej do przyznania świadczenia wspierającego mogę dokonać wyboru i nie występować o to świadczenie? Odpowiedź brzmi tak. Tak, ubieganie się o świadczenie wspierające jest prawem, a nie obowiązkiem osoby z niepełnosprawnością. Dziękuję za uwagę. To była wersja dla leniwych. Nie tylko dla leniwych, ale tych, którzy nie lubią czytać.